Dom w starojapońskim stylu, taki jak lubię, leżący trochę na uboczu, już poza centrum Ojty. Pojedziemy troszeczkę dalej, poza centrum. I jest do wzięcia właśnie jeden z tych opuszczonych domów, który jest do wynajmu bądź do sprzedaży. Nie jestem pewien, raczej do sprzedaży, bo on wygląda mi na stan taki rozpadający się już dosyć poważnie, więc zwłaszcza te części górne. Więc myślę, że bardziej do sprzedania pewnie, żeby sobie to już kapitalnie wyremontować, ewentualnie zamieszkać tutaj. Bardzo lubię taką architekturę właśnie starą, stary taki klimat japoński. A dodatkowo miejsce tutaj jest dosyć ciekawe, no jednocześnie może się okazać trochę niebezpieczne, ponieważ tutaj jest duża rzeka, szeroka. Są co prawda duże wały przygotowane tutaj, ale nigdy nie wiecie, jaka nadejdzie powódź danego roku. Po obfitych opadach tajfunowych, tutaj z kolei z drugiej strony już się zaczynają lasy i góry, więc też mogą się tutaj różne obsunięcia błotne, ziemne zdarzyć. Więc ten dom jest tak dokładnie między młotem a kowadłem, pomiędzy dużą rzeką a górami tutaj wciśnięty. Kiedyś ktoś sobie tutaj bardzo przyjemnie żył w tej okolicy. Wszędzie kwitną takie żółte chwasty, kwiaty, które już nam mówią o tym, że wiosna praktycznie między nami. Cześć! Dostałem cynk od moich informatorów, że w tym rejonie znajdują się bardzo stare płaskorzeźby Buddy. I nawet miejscowi podobno nie wiedzą o tym w zdecydowanej większości, jak to zwykle bywa. Miejsce, które zostało mi wskazane na mapie, wiedzie właśnie dotąd. Jest tu jakaś grota. Jest tu obok dom, z którego wyszła pani z psem. Zaatakowaliśmy ją więc i pani bardzo wzięła sobie do serca, trochę aż żałuję teraz, bo widzę, że zawróciłem jej głowę, ale tak to z Japończykami bywa, że oni starają się już za wszelką cenę pomóc, co jest bardzo dobre, nie ukrywam. W każdym razie wygląda na to, że pani też nie jest pewna, mimo że mieszka tuż obok i nie wiem, pobiegła do domu, być może zapytać męża, dziadka, ojca, nie wiem. Dla mnie ta grota tutaj wygląda na jakieś miejsce, które mogłoby skrywać coś takiego starego właśnie, niespotykanego. Idąc dodatkowe kilka metrów dalej tą drogą. O, ładne studzienki w tym rejonie. Teraz zrobimy zdjęcie. Idąc dalej, też mamy tutaj resztki jakiegoś starego posągu, przypominającego właśnie takie buddyjskie świątynie. Więc no, myślę, że jesteśmy na tropie. Pani powiedziała, że to troszeczkę gdzieś z drugiej strony. Mamy jechać za nią, zaparkować auto u niej na podwórku i ona nam już tam wskaże miejsce. Nie chciałem narażać pani już na czekanie na mnie, więc zarzuciłem tylko sweterek, bo trochę wieje. Ale nie wziąłem gimbala, no coś za coś. Musicie mi wybaczyć drobne wstrząsy. Po wykonaniu kilku dodatkowych telefonów pani prowadzi nas nowym tropem. Robi się coraz ciekawiej. Ależ piękna prowincja. Taka jak lubię. Dzika i nieokiełznana. Okazuje się, że pani zaprowadziła nas do następnych sąsiadów, gdzie istnieje debata teraz, ale coś zaczynam się obawiać, że nie mają pojęcia, gdzie to jest, mimo że tutaj mieszka sobie para staruszków.
Może państwo nie dokładnie znają lokację miejsca, to zaprosili mnie, żeby tutaj sfilmować u nich w mieszkaniu. Chcieli się uchwalić gadżetami, jakie mają. Mają piękne drzewka na zewnątrz i w środku. Piękny taki właśnie, taki starojapoński dom w takim stylu. Tak, ja też zajmuję. This one is kind of one variation of the cucumber. Aha, czyli to jest coś takiego, taka roślina lokalna. I pan tutaj robi z tego takie właśnie pojemniki na płyny, wyrabia, głównie na alkohol, tak pan powiedział. To jest bardzo lekkie. Ja to zjadłem. もうちょっと色が最悪けど、まあ今からこれが咲くけど。あ、それ桜ですか?これこんなんで咲くんです。これがつぼみ。綺麗だわ、今。うん。あ、ちょっと花が広まいや。綺麗すぎ。いや、いいですね。そんな盆栽何歳ですか?うん。100歳。100歳ですね。うん。わお。Tutaj widzimy drzewko bonsai, które ma 100 lat. Tak przynajmniej twierdzi pan. 100年近く経ってる。100年 その Pan jeszcze powiedział nam, że ten dom ma ponad 120 lat w tej chwili. Nie został tutaj użyty nawet jeden gwóźdź. Wszystko jest zrobione starą, dawną metodą łączenia drewna. No i generalnie to nie spodziewałem się, że z poszukiwania tej płaskorzeźby znajdzie się taki ciekawy materiał, bo okazuje się, że państwo nam tutaj pokazują ciekawe rzeczy, opowiadają, zaprosili nas do domu. Wspaniała sprawa. We can follow her, she will drive the car, so... Ah, so this is far away? A little bit. Miła pani przyprowadziła nas do miejsca. Opowiada teraz Mik, bo ona później przekaże mi, o co tu chodzi. Czyje są to posągi, czy wszystko zostało wybudowane. Ale jest bardzo mokro, jak widzieliście przed chwilą ta droga. Jest bardzo grząska, a ja mam w dodatku przednie opony troszeczkę takie łysawe, wiecie. Z powrót nie wiem, jak będzie stąd wyglądał. Są tu resztki jakichś bardzo starych znaków na tym posągu, ale są już tak stare, że je bardzo słabo widać, szczerze mówiąc. Tutaj też są jakieś stare bardzo kamienie, jakby nagrobne. Więc według przekazu pani to miejsce zostało, nie wiadomo dokładnie kiedy, ale bardzo, bardzo dawno temu, wiele wieków temu wybudowane zostały te posągi. Było ich tutaj prawdopodobnie więcej, bo jak widać niektóre są uszkodzone. Na cześć lokalnego boga, który miał opiekować się tą okolicą. Nadal lokalni mieszkańcy przez te wszystkie lata, przez te wszystkie, na przestrzeni tych wszystkich wieków nadal przychodzą tutaj dwa razy w roku. I opiekują się tym miejscem, czyli oczyszczają je, przynoszą świeże gałązki, takie zielone, które możecie tam zobaczyć koło tego posągu, które to mają być ofiarowywane w prezencie do
dla bóstw oraz inne prezenty, najczęściej są to napitki bądź też produkty spożywcze. Jest tu również taka mała, całkiem nowoczesna kapliczka, która to została już całkiem niedawno, biorąc pod uwagę wiek prawdopodobny całego tego miejsca. Dodatkowo miła pani, która mieszka w tej okolicy od 30 lat, zaproponowała, że jeśli mamy czas, oczywiście mamy, bo jest to mój wolny dzień, to zabierze nas do jakiejś osoby, która mieszka tu w okolicy i która będzie w stanie powiedzieć nam więcej na temat lokalnej historii tego miejsca i na to jak na lato. Oczywiście pod warunkiem, że uda mi się przejechać przez to bagno w drodze powrotnej. Naszej ekspedycji ciąg dalszy. Pani przywiozła nas tutaj do jakichś innych znajomych, którzy podobno mają więcej informacji na temat tych lokalnych miejsc. Czyli ten pan zrobił taką książkę własnoręcznie na temat lokalnej historii. Stąd jest tutaj najlepiej poinformowaną osobą w okolicy. Świetne odkrycie przy okazji. Oh my god. No i bo Kamakura. Czyli ta płaskorzeźba została wykonana w 1192 roku według tej podręcznika, który pan przygotował. History of Awata. Kona Atari. Co zajmas? Dostałem od pana egzemplarz tej książki Historia lokalna, więc to będzie niesamowita skarbnica wiedzy na temat tej okolicy. Będziemy mogli zrobić, podejrzewam, kilka ciekawych filmów. Słońce zaczęło wychodzić. Piękny dzień. Arigato gozaimasu. Słuchajcie, moi drodzy, jak jechaliśmy z panią do tego miłego człowieka, który obdarował nas swoją wiedzą i książkami, to mijaliśmy to miejsce, gdzie pierwotnie zatrzymaliśmy się w poszukiwaniu tej właśnie płaskorzeźby Buddy. Ja zerknąłem raz jeszcze i okazuje się, że to jest właśnie to miejsce, co potwierdził ten pan, tylko że z ulicy, mimo że to zaledwie kilka metrów odległości jest, nie widać tego tak dokładnie, więc wracamy jeszcze raz do tego miejsca, od którego zaczęła się dzisiejsza przygoda. I idę teraz to zobaczyć z bliska i sfilmować. Nasza miła pani przewodniczka oczywiście idzie z nami. Teraz tamtędy trzeba tam wejść. Nawet tutaj zostało wykonane takie, widać, drobne wzmocnienie. Po to, żeby można było tutaj wchodzić, bo jak znam życie, też istnieje jakaś mała grupka osób, które dalej tu przychodzą odwiedzać to miejsce. Tak, ta płaskorzeźba jest bardzo słabo widoczna, nawet z bliska, co dopiero z daleka. Troszeczkę porośnięta jeszcze tutaj krzakami. Ale no, można tu zauważyć, wychwycić oczywiście kształty. Oprócz tego jaskinia jeszcze. Tutaj jeszcze prawdopodobnie więcej było tych rzeźb. Obok kolejny duży głaz spadł, odłamał się od tej tutaj. Od tego klifu, od tej skały, tam też jakoś wygląda, jakby jakaś mała jaskinia w środku było. No niestety tutaj też taka sytuacja może wystąpić prędzej czy później. Widzicie, jak to wszystko wisi w powietrzu. Jaskinia też mała taka.
I ta płaskorzeźba też kiedyś pewnie ulegnie zniszczeniu niestety. Według wyjaśnień miłego pana, który zajmuje się historią, ta jaskinia na przestrzeni wielu wieków sprawowała trzy różne funkcje. Mianowicie była domem dla ludzi, którzy sobie tutaj pomieszkiwali. Była również obiektem sakralnym, ponieważ ludzie przychodzili się tu modlić. Być może była tutaj urządzona jakaś kapliczka, ale również była miejscem pochówku. Niby nic olbrzymiego, a jednak coś ciekawego, coś głęboko ukrytego na prowincji. A być może coś, co przestanie istnieć w pewnym momencie, ponieważ jak widzicie, jest to z całą pewnością zagrożone miejsce obsunięciem się, zawaleniem. Dzięki, że wpadliście dzisiaj. Jeśli podobają wam się przygody na prowincji, na japońskiej prowincji, to zostawcie lajka, komentarz, zasubskrybujcie mój kanał, polećcie go znajomym, a również zapraszam was na moją stronę www.japońskaprowincja.pl. Linki do wszystkiego znajdziecie pod filmem. Zapraszam was również na fanpage na fejsie, na Instagram, Twitter, gdziekolwiek wam najbardziej pasuje, na jakiekolwiek social media używacie na co dzień, aby być na bieżąco. A tych z was, którzy mają ochotę wesprzeć kanał, aby rozwijał się, aby powstawały ciekawsze, lepsze materiały, zapraszam na Patronite. Po wyczerpujących przygodach idziemy posilić się sushi, a z wami już się żegnam i do zobaczenia w następnej przygodzie. Cześć!